Do kancia Pykusego przychodzi Lucy, ten skacowany prosi ją o zakup małego piwa. Lucy odmawia, a jako zamiennik proponuje jogurt albo kefir. Wychodząc ze sklepu zwraca uwagę Pietrkowi, Hadziukowi i Japyczowi, że pod sklepem obowiązuje zakaz picia alkoholu. Japycz filozoficznie tłumaczy jej, że skoro przepis jest nieżyciowy, to można go obejść. Ponadto stwierdza, że język polski podobno jest najtrudniejszym językiem świata i podobnie trudny do pojęcia jest polski obyczaj, który Lucy musi jeszcze poznać. Na plebanii odbywa się lekcja angielskiego, na której Amerykanka zauważa, że jeden z jej uczniów, Szymek Solejuk, ma podbite oko. Postanawia interweniować. Udaje się wraz z chłopcem do domu Solejuków, gdzie przeprowadza rozmowę z jego matką. Solejukowa opowiada o swoim mężu, który przeważnie do domu wraca napity i zdarza się, że mu ręka skoczy. Lucy ostrzega, że jeśli zobaczy jeszcze raz pobite dziecko, to zgłosi to na policję. Do domu wraca Klaudia, wzbudzając u rodziców niezwykłe zainteresowanie swym, zwyczajnym, wyglądem. Dziewczyna przed rodzinnym obiadem proponuje wspólną modlitwę, a zszokowani rodzice nie wiedzą, jak zareagować. Oto nagłe nawrócenie córki wójt oskarża swojego brata. Klaudia kłóci się z ojcem, a ten zabrania jej kontaktów ze stryjkiem, grożąc, że jeśli wyjdzie z domu bez jego pozwolenia, to może już do niego nie wracać. Na to Klaudia pakuje się i udaje na plebanię, gdzie zaskoczona jej wizytą Michałowa zaprowadza ją do księdza. Ten tymczasem skarży się policjantowi, że samolot Marianka Solejuka rozbił jego szklarnię i żąda, aby Stasiek zabronił chłopakowi budowania samolotów, a ten, który wpadł do szklarni, zaaresztował. Po wyjściu policjanta Klaudia opowiada księdzu, jak ojciec wyrzucił ją z domu i prosi o gościnę u stryja. Początkowo sceptyczny ksiądz, dowiadując się, że chodzi o konflikt religijny, zgadza się, żeby Klaudia zatrzymała się na plebanii. Do księdza przychodzi Lucy, zbulwersowana wymianą zdań pod sklepem, i próbuje namówić go, aby rozpoczął walkę z pędzeniem i spożywaniem bimbru. W tej inicjatywie popiera ją Klaudia. Ksiądz, początkowo oporny, podejmuje się coś w tej sprawie zdziałać. Wilkowyjscy myśliciele dyskutują o popularności używek w Ameryce, dochodząc do wniosku, że u nas lepiej. Kusy po pijanemu naprawia dach, stojąc niepewnie na drabinie. Lucy każe mu natychmiast zejść, ale ten, ledwo trzymając się na nogach, z niej spada, na szczęście nie odnosząc żadnych obrażeń. Do dworku przychodzi polonista Witewski, oferując swoją pomoc w pracy z dziećmi. Lucy jest pod wrażeniem spotkania z nim, proponuje mu więc wspólny spacer do lasu, na co zauroczony dziewczyną Witewski chętnie przystaje. W lesie spotykają babkę Zielarkę, która z dużej odległości słyszała ich rozmowę i skomentowała ją. Pedagog wyjaśnia Lucy, kim jest owa tajemnicza stara kobieta. Nagle dziewczyna wyczuwa dym. Okazuje się, że w lesie Pietrek i Hadziuk pędzą bimber. Zauważając, że ktoś nadbiega, uciekają, a Lucy znajduje tylko szałas z aparaturą do pędzenia bimbru. Witebski stwierdza, że nie widział dokładnie, kto uciekał, ale Lucy upiera się, że widziała dobrze sprawców i chce zgłosić przestępstwo na policję. Do księdza wpada wójt i żąda oddania córki. Ksiądz, będąc bezsilnym wobec woli rodziców, nie może wbrew im zatrzymać u siebie Klaudii. Ta zrozpaczona ucieka, tym razem z plebanii. Michałowa gani księdza, że ten odesłał Klaudię do domu, a przy okazji dzieli się z nimi podejrzeniami, jakoby Lucy miałaby być przedstawicielką jakiejś sekty. Tymczasem Amerykanka na komisariacie składa doniesienie i chce wskazać sprawców, ale problem w tym, że jest jedynym świadkiem, bowiem Witebski nie przyznaje się, kogo widział. Policjant Stasiek nie zgadza się na jawną identyfikację sprawców pod pretekstem, że może być to zagrożeniem dla Lucy. Jak bowiem widać, na posterunku lustra weneckiego nie ma, a skoro tak, to podejrzani będą widzieli, kto na nich doniósł. Policjant jak najszybciej chce wykręcić się od tej sprawy, jednak Lucy upiera się, aby podjął czynności śledcze. W dworku Klaudia zwierza się Lucy z problemów z ojcem, ujawniając przy tym, że poznała nowego chłopaka, uczestnika oazy. Dla Lucy staje się jasne, skąd nagła przemiana wójtówny z panka w gorliwą chrześcijankę, więc proponuje dziewczynie, aby na razie zatrzymała się u niej. Stasiek udaje się do wójta i donosi o aktywności Lucy w sprawie zwalczania bimbrownictwa. Następnie informuje ławeczkę, że wybiera się na miejsce zdarzenia za jakąś godzinę, może dając tym samym szansę Pietrkowi i Hadziukowi na zabranie stamtąd wszelkich dowodów przestępstwa. Kiedy przyjeżdża tam wraz z Lucy, nic już nie zastają. Stasiek mówi jej, że ma dwóch świadków, którzy ją widzieli koło ziemianki, zatem nie wiadomo, kto naprawdę dopuścił się przestępstwa, a kto je tylko widział, sugerując tym samym, że równie dobrze Lucy może zostać obwiniona.
Jego postawa spotyka się z oburzeniem Lucy, która stwierdza oschle, że niedobrze jej się robi, jak na niego patrzy i odchodzi. Zniesmaczona udaje się do księdza i opowiada mu całą historię. Proboszcz usprawiedliwia Staśka, bowiem ten pozwolił ukryć dowody pędzenia bimbru dlatego, że jest mu głupio wsadzać do więzienia ludzi, których zna od zawsze, za coś, co jest we wsi odwieczną praktyką. Przy tej okazji Michałowa postanawia sprawdzić, czy Lucy nie jest członkinią sekty. Poddaje więc dziewczynę testowi i proponuje jej kieliszek nalewki, bowiem w jej przekonaniu, sekciarze, to zdeterminowani abstynenci. Kiedy Lucy przystaje na propozycję, Michałowa ostatecznie uspokaja się. Japycz krytykuje Solejuka za to, że ten bije własne dzieci i uświadamia mu, że przemocą żadnego celu wychowawczego się nie osiągnie. Wójt, w poszukiwaniu córki przyjeżdża do dworku, a kiedy Klaudia nie chce wrócić do domu, wzywa policję. Stasiek w tym czasie napomina Marianka i każe mu zaprzestać budowania samolotów, ale przerywa tę akcję na wezwanie wójta. Wraz z przyjazdem Staśka, w dworku pojawia się Lucy. Wójt wmawia policjantowi, że Amerykanka porwała Klaudię. Ta nie chcąc robić problemów Lucy, wraca do domu pod eskortą policji. Ksiądz z Ambony potępia pędzących bimber i zakazuje jego produkcji na sprzedaż. Lucy nie jest zadowolona, twierdzi, że wójt powinien nie tylko zabronić jego sprzedaży, ale i całej produkcji. Ksiądz jednak tłumaczy jej, że nie można od razu zabronić wszystkiego, a Kościół dlatego tyle lat utrzymał swój autorytet, że stawiał przed ludźmi zadania trudne, ale osiągalne.